jeden projekt, dla drugich, dla dużych dzielnic dwa projekty, dla średnich trzy projekty i dla małych jeden projekt. Razem były tych projektów siedem. Było ich w tym roku sześć, jak pamiętam. Projekty małe, byłoby ich 18 i w następującej ilości. Projekty ogólnomiejskie 3, dzielnice duże 5, średnie 7, małe 3. Następnie proponujemy, żeby ilość, zasada utrzymania, powoływania punktów do głosowania w dzielnicy była mniej więcej na tej samej zasadzie, z tym, że z upoważnieniem państwa do nas zdyscyplinowania, żeby tych punktów za dużo nie było. Głosowanie proponujemy na wrzesień, na końcówkę września. No, minimum 10 dni na głosowanie. I tyle. Dziękuję. Rzeczywiście dzisiaj do nas wpłynęło to na piśmie. Ja bym miał taką propozycję, bo tutaj na pewno większość z państwa podzieli moje zdanie, żeby po prostu był opracowany katalog zadań, które mogłyby być realizowane w budżecie obywatelskim. I wtedy można by było te miękkie projekty w katalogu nie ująć i już byłby problem rozwiązany. Druga sprawa, niedoprecyzowane są tutaj dwa zdania w punkcie czwartym. Jak już pan kierownik proponuje, żeby było tak. Jest też napisane, że praktycznie jedna osoba przychodząca do punktu oddaje jedną kartę do głosowania. Osoba głosująca pobierze kartę do głosowania, w punkcie przyjdzie z kartą do głosowania. A skąd tą kartę weźmie? To nie jest opracowane w formie gotowego regulaminu. To jest coś do dyskusji, także to nie może być jeszcze w tej chwili już zamknięte. Osoba będzie mogła oddać tylko i wyłącznie swoją kartę głosowania, lub też kartę osoby, która wystawi sobie upoważnienie. Może być 1000 osób. Tak, to też wzbudziło proces na Radzie Działalności Pożytku, że akurat te osoby wchodzące w skład Rady Pożytku jednogłośnie poprawiły to z wykreśleniem tych upoważnień, żeby nie było żadnych upoważnień. Trzecia sprawa to jednak rzeczywiście tutaj kolega Statar dobrze mówi, że głosowanie najlepiej powinno być we wrześniu. I tak bliżej 20 września to by było najbardziej taki termin optymalny. I pewnie państwo się domyślają. Żeby mieszkańcy głównie Lublina stawali podatnicy. Żeby studenci, którzy wtedy są na wakacjach, nie głosowali. Ale studenci mają internet, tak samo głosowali. No to mogą głosować. Mały to. Ale mieszkańcy Lublina tam głosowali. Wiecie państwo, może nie tyle jest to obojętne, jak system będzie wyglądał, to możemy przyjąć różne rozwiązania. Możemy przyjąć na przykład takie rozwiązanie, jakie jest w Gdańsku, że w głosowaniu mogą już tylko i wyłącznie osoby, które są zapisane na liście wyborców. Czyli osoby powyżej 18 roku życia, które się wpisały na listę wyborców. Na przykład. A kto by to weryfikował? A wtedy łatwo jest lista wyborców. Sprawdzę z listą wyborców, albo dalej się nie dają, albo nie. Proszę mi powiedzieć, jak to w praktyce wyglądało. W praktyce głosuje pani, wchodzi pani do internetu, wpisuje swoje dane i się z tym odpowiada. A papierowo, no to ja biorę pani kartę, jak pani złoży w punkcie, wpisuje pani dane do internetu, system mi mówi, czy dane są poprawne, czy nie. No tak, czyli odpada ten wariant, za którym my postulujemy, czyli żeby była swoboda, a nie ograniczenie, jak w punkcie czwartym. Ale kto pani to ograniczenie? Po założeniu, że jest to budżet obywatelski, to nauczmy się i zaakceptujmy to, że obywatel włoży swój najmniejszy wysiłek, a więc zagłosuje. Jeżeli on tego nie chce zrobić, to nie będzie z tego korzystał. A nie robimy jakichś takich w ogóle sztucznych sytuacji zbierania jakiegoś
przyszłość, o czym pisała prasa, wszyscy wiedzą, prawda, że noszono po administracjach gotowe ankiety. Tak nie może być, bo obywatel... Jak rozumiem pani głos, pani jest przeciwko temu, co tutaj panowie chodzi. Ja jednak uważam, że ten sposób, który jest zaproponowany, czyli nadal głosowanie drogą elektroniczną i papierową zachować, muszą być obydwa, bo jedni mają taką możliwość, drugi ale na pewno trzeba skrócić czas głosowania, bo proszę państwa, rzeczą niewybaczalną jest. Myśmy tu z kolegą Radkiem jesteśmy, myśmy nie mogli przejść co najmniej półtora miesiąca ani ulicą, ani w autobusie, ani do kościoła, ani w sklepie. Gdzie są wyniki? Gdzie wyniki? Rzeczą, jak widać, niemożliwą jest, i to rozumiem, policzenie wcześniej. Dlatego też głosowanie musi być krótsze i uważam, że 5 dni to jest maksymalny okres. Zgłosiła te wszystkie pani uwagi na piśmie, nam będziemy mogli siąść, porównać. Bo nie ma potrzeby dzisiaj. Ale wcześniej już tutaj pani przynajmniej zgłaszała także. Renata Miękko, jestem radną z dzielnicy Zamborzyce. My już w tamtym roku jako mieszkańcy postulowaliśmy za tym, aby wyznaczyć tą pewną pulę środków na poszczególne dzielnice. Uwierzyliśmy w taki mit, że jak się połączymy, to wygramy. No i niestety nie udało nam się, bo znowu wygrały inne projekty. I chciałabym się odnieść do tej propozycji podziału tej kwoty. Ja uważam, że ta kwota 150 tysięcy, no nie jest sprawiedliwa, ponieważ skoro projekty małe zamykają się w kwocie 300 tysięcy, no to te dzielnice są trochę poszkodowane, prawda? Te, które właśnie mają zabudowę jednorodzinną, które mają mało mieszkańców, które nigdy w budżecie obywatelskim nic nie zyskały. Po drugie, zrobiłam sobie taką analizę i projektów o wartości 150 tysięcy w tamtej edycji było tylko 14. Myślę, że w tej edycji było mniej. Właśnie w tej edycji było, w tamtej edycji było więcej, było około 30, było bardzo dużo miękkich. No ale nie było, znaczy nie, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. No nie możemy porównywać tych edycji, skoro nie było takiego zapisu w regulaminie. Ja rozumiem, To, że po prostu ludzie nie zgłosili tak projektu, bo nikt nie wiedział, że to ma jakiekolwiek znaczenie. No dobrze, ale to 150 tysięcy to jednak nie jest taką kwotą, za którą można coś dużego zrobić, prawda? I teraz jeszcze takie pytanie. 150 tysięcy, jeżeli na przykład w takiej dzielnicy, w której nie był zgłoszony, nie wygra żaden projekt, prawda, mały, będzie najwięcej głosów miał projekt, który będzie miał wartość 100 tysięcy i w następnej kolejności będzie projekt, który będzie miał wartość 50 tysięcy, to czy te dwa projekty przejdą? No bo to będzie niesprawiedliwe właśnie. Jest pani pierwszą osobą, która zadaje tego typu pytanie i jeśli... Proszę nie oczekiwać, że ja dzisiaj powiem, że to będzie tak czy inaczej, bo ja nie wiem, no. To jest ciekawe pytanie. Ale chyba po to jesteśmy, żebyśmy wypracowali coś. Znaczy ostateczną osobą, która będzie decydowała o regulaminie, pewnie będzie prezydent. Także jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić opinię na te cztery propozycje, przedstawić ewentualnie jakieś inne i podyskutować o tych czterech, ale nie wiem, jeszcze jedna kwestia. Mianowicie taka kwestia, że projekty, bo jest tutaj taka sytuacja, że jeżeli żaden ze zgłoszonych do realizacji danej dzielnicy projektów nie mieści się w tej kwocie 150 tysięcy, no to wtedy żądanie nie będzie realizowane. No tak jest propozycja. No właśnie, i teraz tak, to całe niedoszacowanie projektu, czyli...
jeżeli, prawda, każdy będzie chciał się zmieścić w tej kwocie, no ale to... I jak rozumiem Pani pytanie, jest weryfikacja formalna, ktoś powie, że ten projekt kosztuje 200 tysięcy, a nie 150. No to tak samo jak do tej pory, jak są projekty do 500 tysięcy, autorzy dostają informację, że projekt będzie kosztował nie 500 tysięcy, tylko 700 i staje się projektem dużym, no to już od autorów projektu zależy, czy powiedzą, a niech będzie projektem dużym, albo go przecinają, mówiąc kolokwialnie, do tej kwoty, która no, jakby pasuje im. No, jeśli będą chcieli autorzy go przyciąć do 150. Ale proszę Państwa, myśmy w zeszłym roku rozwiązali problem. Były propozycje i były wnioski. Wszyscy tu siedząc, przedstawiciele rad dzielnic, przewodniczący zarządów i rad, jednogłośnie zgłosiliśmy propozycję, która nie została uwzględniona i wróćmy i potraktujmy ją jako aktualną. Na każdą radę dzielnicy te 150 tysięcy to powinno być zagwarantowane, bo to co było mówione, jeżeli chodzi o Zębożyce, o Szerokie, Mózg czy inne, wiele jest, prawie 2/3 dzielnic, to są większe, a pozostałe, to jest bardzo dużo, nigdy nie będą miały szans. I w tej sytuacji również, bo znajdzie się grupa, która przewyższy Deczko, czy da taki sam projekt i on zwycięży. Pozwólmy radom wziąć udział w tym całym projekcie, jak jest w wielu miastach. Niech mieszkańcy zgłaszają projekty. I żeby była pewność, przeznaczamy nie, że jeśli nie wejdzie, jak wejdzie, to tamten nie będzie aktualny, ten aktualny, nie kombinujmy. Jeżeli jest aktywna społeczność obywatelska, weźmie udział, to będą dwa małe projekty. Natomiast tam, gdzie mniej mieszkańców, będą mieć szansę, zakładamy, że jeśli będzie, ale w każdej dzielnicy zapewnijmy realizację jednego projektu. I niech to będzie, na przykład te 150, to nie jest dużo, ale w porównaniu do rezerw, jakie mamy, ile my naprawdę załatwiamy tematów. I teraz obywatelski będzie polegał na tym, tak jak jest w wielu miastach, prześledziłam regulaminy wielu miast i ciągle poprawiają, idą w tym kierunku i takie już są obowiązujące. To mieszkańcy zgłaszają, tak jak jest u nas, w danej dzielnicy. I później mieszkańcy głosują. I to jest ta właśnie ten udział obywateli. I z tych projektów, z tych zapewnionych, wygrają te, które zdobędą w danej dzielnicy najwięcej głosów. I będzie to projekt dzielnicowy. Żebym zrozumiał Pani propozycję. Pani proponuje, żeby zagwarantować w każdej dzielnicy, niezależnie od wyników, że obok tych, że będą wyniki jakieś tam głosowania w urzędzie miejskim i tak w każdej dzielnicy dodatkowo zrealizujemy projekt za 150 tysięcy. No to może być 130, to może być to, proszę Państwa, ale idealnie może 150 projektodawcą nie wyjdzie, 149, ale żeby była czwarta grupa projektów poza małymi, dużymi, projekt dzielnicowy, żeby go określić, że to są projekty dzielnicowe. I wtedy, proszę Państwa, fakt nieobecności wielu przedstawicieli rad dowodzi tego, że po prostu są, mieszkańcy mają ogromne pretensje, nie idą głosować, bo mówią, że to jest zmarnowany głos, zmarnowane szanse, że jest żart z nich, że nie ma sensu, bo i tak nie wygramy. Więc poprawmy to, bo po to myślę jesteśmy. I to nie jest wielka suma, bo jeśli wrócę do sumy dużych projektów, proszę Państwa, ujęliśmy 1 milion, ale 6 zostaje nadal. I te pieniądze, no wiemy, duże projekty, ich będzie nadal bardzo dużo i być może one znowu wrócą w czwartej edycji w te same miejsca, do tych samych środowisk. Prawdopodobnie tak się zgodnie. Duże projekty. Dobrze. I tak... Pani bardzo dużo mówi, ale tak żebyśmy to przełożyli na konkrety. Czyli 4 miliony 50 jest na twardo zablokowane, nie bierze udziału jakby w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie, które dzielą się na duże i małe. Tak. Czyli na duże i małe zostaje na... No,
11 milionów mamy na projekty duże i małe. Plus dodatkowo każda dzielnica, w każdej dzielnicy odbywa się głosowanie na projekty dzielnicowe w kwocie 150 tysięcy złotych. Tak, żeby Państwu przedstawić to, co ja przynajmniej zrozumiałem z Pani wypowiedzi. I wtedy mamy rzeczywiście trzy kategorie, czy każdy by miał jedną. Ale warunek, że to zgłaszają mieszkańcy, że nie ktoś, kto mieszka gdzieś tam i on obejmuje jakieś pomysły, tylko jest mieszkańcem dzielnicy. Czy chodzi Pani o to, że na przykład ja mieszkając w dzielnicy, załóżmy Rury, nie mogę zgłosić tego projektu na dzielnicy Bronowice? Ale tylko tego dzielnicowego. No dzielnicowego, no. Tego 150 tysięcy. Że projekt dla swojej dzielnicy, znaczy można zgłosić projekt tylko dla tej dzielnicy, w której się mieszka. Nie można zgłosić dla... A inne nie stawiać, czy też głosując, nie można zagłosować na projekt w dzielnicy innej, w której się mieszka, czy można? Nie, można. A, można. No, nie możemy ograniczać tego. No okej, okay, żebyśmy mieli pełny obraz, o czym dyskutujemy. Dobrze, no i to jest, jeśli by Pani mogła to spisać, przedstawić nam jako konkretny pomysł, no to super, wtedy będziemy mogli dyskutować. Pani Dorota, która stoi pod ścianą. Ja jestem wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Dębny Północny i autorką dwóch projektów w poprzednich budżetach. I co chciałam powiedzieć, jakie moje są na ten temat propozycje i zresztą w Radzie też na ten temat dyskutowaliśmy. Chodzi mi właśnie o ten punkt trzeci. Jeżeli pierwszy i drugi punkt zgadzamy się, uważamy, że to jest dobry rozdział pieniędzy, a jeżeli chodzi o trzeci, jest trochę niesprecyzowane. I ja proponuję, żeby to było zapisane w takiej postaci, że tak, żeby to były na pewno projekty inwestycyjne, bo w dzielnicach zależy nam jednak na inwestycjach, a nie na czym innym, bo szczególnie ja mówię o małych dzielnicach. Pisałam projekt dla 6 dzielnic, niestety nie dostał akceptacji, nie uzyskał tyle głosów, ile byśmy chcieli, więc uważamy, że jednak to powinny być projekty inwestycyjne. Może niektóre dzielnice nie wykazują się może taką inicjatywą, to może ograniczyć, żeby projekt nie uzyskał mniej niż na przykład 100 głosów. No nie wiem, żeby tu była jakaś tam granica dolna, coś takiego, no żeby to było, bo jednak, żeby nie było tak, że projekt dostanie 10 głosów i realizacja na 150 tysięcy, a to są bardzo duże pieniądze, więc i to będzie trochę poważne. I ja też jestem za tym, żeby zwiększyć tą kwotę przynajmniej do 200 tysięcy, jeżeli byłaby taka możliwość na każdą dzielnicę. I jednak żeby to było na dzielnicę, bo te małe dzielnice nie mają szansy uzyskać głosów typowo na projekty dzielnicowe. Jeżeli to są ogólne jakieś tam, które obejmują inne dzielnice, to tak, ale typowo dzielnicowe rzeczywiście to jest ogromny problem. Także myślę, że to powinno być doprecyzowane konkretnie w tym punkcie, jak to ma wyglądać. No i oczywiście głosowanie ilością głosów, nie? Po prostu, jeżeli na przykład będzie na przykład 10 projektów w dzielnicy, to który projekt uzyska największą ilość głosów? Teraz chodzi. Ten chodzi, to rządy nas prowadzić. Tylko żeby to było zapisane, bo ten projekt punkt po prostu nie ma tego i my się zastanawialiśmy, o co chodzi, nie? Tak to chodzi. A jeżeli chodzi o Potraktowałam, że już Pani zabierała głos, dlatego ja nie zabierałam. Jeżeli chodzi jeszcze, ja się chciałam na punktu czwartego. Jeżeli chodzi o głosowanie, ja na przykład jestem za tym, żeby jednak osoby indywidualnie oddawały głosy, bo po prostu to, co się działo w tym roku z tym oddawaniem jakichś tam pudeł kart do głosowania, to jest uważam niesprawiedliwe. I owszem, naszą rolą jest dochodzenie do mieszkańców i zachęcanie ich i po prostu przekazywanie informacji, że taki projekt jest. My osobiście chodzimy do każdego mieszkańca, rozmawiamy, wrzucamy informacje i mieszkańcy przystają na chętnie. Nie wiem, jak będzie teraz, w tym roku, bo już są trochę zniechęcenie, że
po prostu no, wygrały takie projekty, które nie powinny wygrać, nie? Że to już jest komercja, tak, tak było mówione. Więc jesteśmy przeciwko tej komercji, proponujemy jednak to głosowanie takie sprawiedliwe. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Mogę? Tak, już zanim oddam głos, bo rozmawiamy godzinę, postaram się jakoś tak podsumować po godzinie naszej dyskusji i... To ja chciałbym się zwolnić, panie Piotrze. Ale, panie Janie. Chciałbym zabrać głos. Tak, wiem, ale jak pan widzi, pani Zofia jest przed panem. Wiem, ale niektórzy 10 razy zabierają głos. My to będziecie tylko na proszę poczekać. Ja króciutko. Panie Piotrze, zanim pan przerwę. Dobrze, no dobrze. Ja uważam tak, że to w ogóle te projekty są mało, bardzo mało poważne. Jeśli mówimy o projekcie, o budżecie obywatelskim, to obywatel ma swoje potrzeby i powinien decydować o tym, co jest mu najbardziej potrzebne. Więc pozwólmy, żeby rady dzielnic mogły konsultować z mieszkańcami, co im naprawdę jest bardzo potrzebne. I jestem bardzo zadowolona z kwoty 150 tysięcy, dlatego że małe dzielnice nigdy nie wejdą i nie wygrają budżetu obywatelskiego. To jest jedna sprawa. Druga, poprzeczkę państwo podnieśliście tak wysoko, jeśli chodzi o bazę danych osobowych, że nie wolno tego robić, bo mieszkańcy z tego powodu nie chcą podpisywać się, bo to jest pełna baza danych osobowych. I Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził jednoznacznie łamanie prawa. I oni nie chcą tego robić i tego robić nie będą. Następna sprawa, jeśli budżet obywatelski jest to poważna rzecz. Jeśli obywatelom jest to niepotrzebne, no to nie będą głosować, więc niech sobie zadadzą tyle trudu, tak jak na głosowanie do samorządów czy na posłów, żeby poszli i zagłosowali, bo to jest bardzo poważna sprawa. Jeśli im to jest niepotrzebne, to oni nie będą chodzić i dlatego nie można naginać tego, że się włącza w to młodzież, że będą plusy przy w szkole, że będą inne rzeczy, czy wręcz się śmieją. Niektórzy, panie Piotrze, nie do pana. Niektórzy się śmieją w ten sposób. Urna mobilna, taczka i pod kościół. Więc nie róbmy tego, bo to jest, zaczyna się robić śmieszne. To się zaczyna robić bardzo śmieszne. I każda dzielnica, obojętnie o jakiej liczebności mieszkańców czy o powierzchni zamieszkania, zasługuje na jeden projekt. Dlatego, bo my się nigdy nie dowiemy o inwestycje. Każda dzielnica potrzebuje dużych inwestycji. I my za te 150 tysięcy, na co każdy rok zrobimy dużo, plus rezerwa celowa. Więc potraktujmy to naprawdę bardzo serio, bo obywatel jest, powinien być traktowany bardzo serio i bardzo poważnie. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy większość pani uwag nie jest jakby do nas jako do urzędu i też postaram się podsumować po godzinie dyskusji. Jak słuchając państwa głosów, odbieram to w ten sposób, że tak, o ile dwa pierwsze punkty o tych progach na projekty małe i duże, generalnie chyba nikt tutaj nie protestował przeciwko tej propozycji. I generalnie, jak rozumiem, też propozycja nowego podziału kwoty 15 milionów przynajmniej u części państwa nie budzi sprzeciwu. Oczywiście, no, jeśli by w ostatecznej decyzji o nie wiem, prezydenta czy Rady Miasta, która będzie ustalała regulamin budżetu obywatelskiego, przyjąć tą propozycję, o której chociażby przed chwilą mówiła pani Jadwiga Mach, no to nie rozmawiamy o 9-6 milionach, bo wtedy rozmawiamy tam o niecałych 11 milionach, które trzeba by rozdzielić na projekty duże i małe. To by była inna kwota z podziału. Ale to jest obywatelskie też. No nie, no to oczywiście rozmawiamy tak i wtedy pojawia się ta trzecia. No i tutaj ta dyskusja też między państwem, jak państwo widzą, dotyczy tych dwóch propozycji. Jedna rzecz, no to jest to 150 tysięcy, które proponujemy, żeby zagwarantować. A druga kwestia, która no, budzi największe chyba emocje i dyskusje między państwem, no to jest system do głosowania. Część z państwa chce zostawienia obecnego systemu, część z państwa chce jego zmiany, chociażby w tym duchu, który został wypracowany jako nasza propozycja. Odpowiadając bezpośrednio na uwagi pani Zofii, nie jest prawdą, że Rzecznik Praw Obywatelskich cokolwiek... Dokładnie, tak. Była na spotkaniu na Sławienku. Przepraszam nigdy bardzo. Nie widziałem żadnego pisma od rzecznika. Jest nigdy... pan, który był na spotkaniu, tak?
Mieliście takie, mieliście odpowiedzi? Znaczy kwestia jest tego typu, że pan Trybunał Trybalski tam pytał się o te sprawy związane z, z danymi osobowymi, ale żebyśmy byli precyzyjni, nigdy żaden rzecznik praw obywatelskich do Urzędu Miasta Lublin, do Prezydenta Miasta Lublin. Ale na pewno nie jest to fair. To jest jedna rzecz. Druga, pani Zofio, z jednej strony państwo chcieliby, aby zagwarantować, że to rzeczywiście mieszkańcy głosują i żeby ten system był taki, który rzeczywiście uwiarygadnia, że to na 100% ta osoba zagłosowała, to żeby to zrobić, to potrzebujemy jakichś danych, żeby to sprawdzić. A z drugiej strony nie chcą państwo, żeby te dane były podawane. Także trzeba... Jest handel bazą danych. Ale jak nie będzie tych danych wersji, to będzie tym bardziej łatwe. Bo weźmie książkę telefonów, pospisuje adresy. No to już pani Jadwiga, pani odpowiedziała. Ja panu zresztą. Tylko że bądźmy poważni i jeśli mamy głosować, to jak głosujemy do samorządów, na radnych miast? Dopiero ktoś też powiedział, że nie chce, ktoś nie chce, żeby się legitymować. No ale tak tylko nam dowód pokazuje. No to jest legitymowanie właśnie. No chyba dużo gorszym legitymowaniem jest podanie swojego PESEL-u. Szanowni Państwo, możemy przyjąć system, w którym będą punkty do głosowania, gdzie, nie wiem, jest, są osoby uprawnione, przychodzą Państwo z dowodem, jest lista i tak dalej. Tak. Trzeba sprawdzić, myślę, że to idzie też w miliony złotych, jakie są koszty przygotowania takiego systemu do głosowania. Ale nie ma obaw, ludzie nie boją się podpisywać. Znaczy, bo jak Państwo pewnie uczestniczą, Państwo uczestniczą od samego początku w dyskusji o budżecie obywatelskim i Państwo doskonale wiedzą i sami Państwo to mówią i pytają nas w trybie dostępu do informacji publicznej, już tu nie chcę wskazywać palce, ile kosztuje obsługa systemu budżetu obywatelskiego i tak dalej. I radni o to pytają i często się pojawia ten argument, że to jest za drogo i powinno być taniej. Rzeczywiście, próbujemy. Zgłaszam się społecznie, że nie będzie was to kosztować. Będę się działa 10 dni, zbierała 10 nie ma potrzeby, nie. Pani Zofio, nie ma takiej możliwości, żeby społecznie wolontariusz legitymował mieszkańców Lublina. Nie, no będzie lista, to będzie za symboliczną złotówkę. A może, bo w komisjach do wyborów są 13 złotych, na tyle czeka, 13 złotych brutto za godzinę. Także to jest jedno. Pan Jan. Ale nie niech się panie tam wypowiedzą, spokojnie. Papier wolontariacki podpisuje. Nie ma takiej możliwości. Dla dobra myślę, że wtedy na pewno by Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował tym razem i na pewno by się zgłosił do nas. Szanowni Państwo, dziękuję za głos. Chciałbym skondensować te... Jaka rada? Żeby nie powtarzać... Nie, bo pan musi się przedstawić. Przewodniczący Zarządu Zemli Południowy, Jan Ryś, jestem półtora roku w samorządzie i pracowałem jeszcze pierwszy projekt, gdy nie byłem, byłem w Radzie Dzielnicy, także jakieś doświadczenie, kolejne projekty w każdym roku po 3 opracowywałem. Ostatnio udało nam się wygrać mały projekt. Jest to nasz wielki sukces. Na wąwóz Jana Pawła II to jest ten ostatni odcinek. Więc odnośnie propozycji. Cieszę się bardzo, że takie koncepcja, którą rok temu przedstawialiśmy z kolegami, nie wyszła. W ostatniej chwili pan prezydent podpisał regulamin, miał się z nami spotkać 2 dni wcześniej, ale tak wyszło, że do tego spotkania nie doszło. Myślę, że w tym roku nastąpi ta zmiana regulaminu. Bo bardzo mi się podoba ta koncepcja, którą żeśmy rok temu przedstawiali. Oczywiście może nie do końca ona tak wygląda, ale ta pula gwarantowana, o której tu mówimy, o której walczyliśmy już od przeklan, w końcu się urealni i stanie się faktem. Proponuję, tak jak powiedzieliśmy na ostatnim spotkaniu, żeby ta kwota padła 150 tysięcy, ale tak dokładnie analizując to zgodzę się tutaj z paniami, które przede mną się wypowiadały, że jakby było możliwe, to proponuję podwyższyć ją do 200 tysięcy złotych. Projekt, który w piśmie został przedstawiony przez pana prezydenta, który mam przed sobą, punkt 3,
Uważam, to by się z 4 milionów pula zwiększyła do 5 milionów. Uważam, że jest to godne do przemyślenia, bo w sumie te 200 tysięcy złotych, jak tutaj powiedziała pani to jest w stosunku do małego projektu, który granica górna wynosi 300 tysięcy, to jest, uważam, jakimś tam uzasadnieniem. Natomiast jeżeli chodzi o przyznanie tych gwarantowanej puli, ja nie zgadzam się z tym, że każdemu się należy te 150 czy te 200 tysięcy złotych. To ten budżet obywatelski, to samo słowo mówi, to mieszkańcy powinni być zaszczepieni w końcu tym tematem, nie tylko rady dzielnicy, ale i mieszkańcy, że mają szansę te 150 tysięcy czy 200 tysięcy uzyskać. I dlatego uważam, że tutaj ilość tych małych projektów powinna być ustalona na przykład do ilości 3 czy 4. A jeżeli będzie więcej, to oczywiście wygrają te projekty, które będą miały najwięcej głosów. Może być i 100 głosów, może być i 200 głosów, ale to już jest całkiem inna sprawa. Generalnie rozchodzi się o to, żeby pobudzić mieszkańców do tego udziału obywatelskiego głosowania. To jest rzecz podstawowa, fundamentalna w tej całej sprawie. Dlatego to nowum, które teraz Państwu wprowadzamy, uważam, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego ja bym proponował, żeby to tak jak tutaj Pan opracował, przypuszczam, że jeżeli kwota 150 tysięcy nie będzie przekroczona, czy 200 tysięcy w tym małym projekcie, to te projekty wygrywają, które mają najwięcej głosów. I to jest, uważam, zasadne. Natomiast rozbraniać się i tutaj z tego regulaminu robić wielką matematykę, czy całki, czy różniczki, uważam, to nie ma potrzeby, bo to naprawdę musi być jasny program, regulamin, żeby każdy w Radzie zrozumiał, o co chodzi. Także odnośnie podziału przyznania tych 200 czy 150 tysięcy, myślę, że jest tutaj dobry zapis, tylko jeszcze trzeba go uszczegółowić. Zastanowić się, kiedy te pieniądze się należą, ale to znaczy, jeżeli ktoś nie napisze żadnego projektu, to nie otrzyma tych pieniędzy. Jeżeli ktoś przekroczy 150 tysięcy, to będzie pewności oczywiście, trzeba skracać. Ja jeszcze sobie, jeżeli chodzi o ten punkt, to uważam, jest bardzo dobry, bo daje wszystkim szansę, szczególnie tym. Ja prezentuję to małą dzielnicę i tu moi koledzy się zgadzają, bo nieraz myśmy się spotykali. Zresztą robiliśmy projekt wspólny, 6 dzielnic. Także mamy tutaj doświadczenie i wiem, że to jest naprawdę super sprawa. I dlatego idźmy za tym. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, króciutko jeszcze, żeby nie przedłużać. Jeżeli chodzi o sposób głosowania, nie róbmy z tego znowu wielkiego dochodzenia i sprowadzajmy policji czy prokuratury. Uważam, że ten system, który jest dwutorowy, jak nazywam, jest dobry. Tylko proponuję, tak jak to koledzy powiedzieli, czy panie, żeby wykluczyć te maile, te telefony, bo naprawdę to ludzie starsi. No moja mama w tej chwili nie ma ani telefonu, ani maila i ona praktycznie nie ma zagłosować. No i taka jest sytuacja. Myślę, że to by należało wziąć pod uwagę. Wrzesień tak jak się ustalali ostatnio i to jest uzasadne. Poza tym, jeżeli chodzi o ogólne miejsce, to też ostatnio rozmawiali, także nie cofajmy się do tyłu, idźmy do przodu, bo czasu jest mało i myślę, że tych spotkań chyba już Pan za dużo nie będzie organizował, tym bardziej, że ja spotykam się z Panem Prezydentem we wtorek, też w tej sprawie i też chcemy to, co dzisiaj ustalimy, chcemy Panu Prezydentowi przedstawić. Także jeżeli by były jakieś propozycje, to w tej sprawie od Państwa, to... Dobrze, a wcześniej tutaj już właściwie od początku Pan Przewodniczący. Jest tutaj koleżanka, która jeszcze nie mówiła, także Pan Radosław Osiak z Pawina. Pierwsza sprawa wygląda na to, że tutaj padło tutaj mówi Pani Przewodnicząca, trzy pune mamy. Małe projekty, duże projekty i projekty lokalne. Projekty lokalne dają nam możliwość zrobienia obywatelskości w całym mieście. Jeżeli mieście nie, w danej dzielnicy nie zgłoszą, byle jakie projekty zgłoszą, to nie będą mieć. I tutaj jest chyba czytelna sprawa. Druga sprawa, która się z tym wiąże, którą uważam, tutaj nie była w ogóle poruszona, to jest opiniowanie projektu. Przyjęta jest zasada, być może i dobra, że tylko sprawy formalne. Ale po doświadczeniach trzech edycji budżetu widać wyraźnie, że potrafią być za przeproszeniem projekty zgłoszone i przejść przez sito, które trudno w ogóle zrealizować.
I na temat komisji? Tak, i teraz to jest jedna sprawa. Opiniowanie, ja bym tutaj wprowadził pewne zmiany. W zeszłym roku było wprowadzone opiniowanie przez Rady Dzielnic. Kilka rad tylko zopiniowało. Z dwóch przyczyn. Pierwsze, że okres wakacyjny i druga przyczyna, każdy miał problem. Czy opiniować, bo to jednak się nieraz jest sędzią we własnej sprawie. Taka jest prawda. Natomiast ja uważam, że jednak powinno być to opiniowanie, ponieważ osoby z rad dzielnic często dostrzegają rzeczy, które nie dostrzegają nawet urzędnicy. Opiniowanie być powinno od miesiąca po prezentacji tych projektów. Czyli to na pewno by wyszło gdzieś maj albo czerwiec. Miesiąc od tego Rada Dzielnicy ma prawo. Te opinie nie powinny być dołączane na koniec i tego nikt nie, bo wtedy nikt tego kompletnie nie czyta. Czyta to 5-10 osób. Tylko te opinie powinny być przebrane przez, pod uwagę też przez tą komisję, która ocenia, czy to jest realne do zrobienia. Następna sprawa, która się z tym wiąże, która też jest tutaj słabym punktem, to jest wycena tych projektów. Realna. Realna wycena tych projektów. I następna sprawa, która się z tym wiąże, potrzeba to możliwości odwoławcze od danych projektów. Tego też nie ma w systemie. Dziękuję. Odwoławcze, od wyceny i od opinii jako takich opinii, bo to nie tylko chodzi o opinię Rady Dzielnicy, ale opinii ogólnej tej komisji, czy ten projekt jest realny do zrealizowania, czy nie. Dobrze, dziękuję. Ale panie Edwigo, są osoby, które jeszcze nie zabierały głosu. Nie, pani Boże, panowie, ale kogo pani słuchają, pani powiedziała? Może pan na imię i nazwisko podać, ale powiem. Ja jestem z Akademickiego Związku Sportowego. O, właśnie. Aczkolwiek wypowiadam się teraz jako ja, a nie, nie robię teraz tutaj wypowiedzi w imieniu Związku Akademickiego, ponieważ nie jestem do tego upoważniona. Ale też jest pani reprezentantem związku. No nie, przeszłam przez pan tutaj jako Elżbieta Delez, więc zostałam ja tak. Chciałabym się dopowiedzieć co do tych głosów, które padały wcześniej. I powiem tak, jeżeli chodzi o sposób głosowania, ta weryfikacja, jeżeli chodzi o numer telefonu internetowa na przykład, to znaczy tak, starsze osoby, z tego co się spotkałam podczas realizacji tego projektu w 2016 roku, niekoniecznie mają adres mailowy. Wiem, bo były problemy nawet z zapisami internetowymi tych osób na nasze zajęcia, chciały się zapisywać telefonicznie, więc było 24 na dobę praktycznie telefon uruchomiony i odbieranie połączeń od osób starszych, które chciały się na takie zajęcia zapisać. Więc ten telefon jakby jest. Z tym, że weryfikacja z tego co wiem, to właśnie idzie tam przez SMS, ewentualnie muszą podawać te numery. Co też jest takie problematyczne dla osób starszych, nawet jeżeli na zajęciach chcieliśmy zbierać głosy poparcia dla projektów, które były realizowane, które te panie już znały, był problem z podawaniem tych danych, więc faktycznie to jest newralgiczne, można by byłoby się zastanowić, jak to rozwiązać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o pozostałe punkty, już punkt ten mówiący o podziale kwoty na dzielnice, faworyzuje poszczególne dzielnice, jakby daje im jakieś pieniądze, jakby gwarantowane w pewien sposób. Dlatego też nie wiem, dlaczego państwo chcą zmienić termin głosowania, ponieważ w ten sposób wykluczymy bardzo dużą grupę społeczną, jaką są studenci. Nie oszukujmy się, ale studenci mieszkając w Lublinie przez 9 miesięcy spędzają tutaj większość roku, nakręcają jakby ogród nie tylko w restauracjach i barach, ale też wynajmują mieszkania. Kupują tutaj paliwo, więc uważam, że też warto im dać możliwość decydowania o budżecie obywatelskim. Jeżeli założymy, że faktycznie będzie ta pula gwarantowana dla konkretnych dzielnic i nawet będą te 4 miliony, to uważam, że te projekty ogólnomiejskie, miękkie, jakie państwo nazywają, na które będą zmarnowane pieniądze, ja tak nie uważam. Ponieważ w projektach tych, które realizował Akademicki Związek Sportowy w 2016 roku zapisało się ponad 28 tysięcy osób, które wzięły udział w tych zajęciach. Nie wszystkie są tam zapisane, ponieważ zajęcia były też realizowane dla dzieci ze szkół podstawowych i dla przedszkolaków, które te dzieci nie zapisywały się na te zajęcia, więc trzeba jeszcze odpowiednio tą pulę osób powiększyć o te zajęcia i o te osoby, które wzięły w tym udział. Panie, które, tak jak tutaj pani mówi, kiedy, że nie dawali ludzie spokoju, pytali, kiedy będą wyniki. Ja mam to samo do dzisiaj.
czy projekt będzie realizowany, czy ruszy, bo osoby, które brały udział w projekcie, to jest projekt multi, być może są na to zmarnowane pieniądze, ale ja mam inne zdanie, ponieważ wielu osobom naprawdę może to nie da się w jakiś sposób tego zmierzyć, nie jest to wymierne, ale pani mówiła, że poprawił się stan zdrowia. Są osoby, których nie stać byłoby na udział w tym. Ale ja czytałam, że to tylko dla studentów. Absolutnie. Prosto mówili, że jeżeli jest studentem UMCS-u, to na to nie może. Czy na Politechnice i odwrotnie. Absolutnie nie. Są projekty, jest na przykład ten aktywny Lublin. Czy aktywny student jest dla ogólnych studentów, tak? To też nieważne z jakiejś uczelni, jeżeli są miejsca, to można wejść na te zajęcia. W aktywnym Lublinie też był limit miejsc. Jeżeli limit się wyczerpał, no to mimo, że ktoś był mieszkańcem, nie mógł wziąć udziału, ponieważ na przykład na basen wiedzie 21 osób, tak? Aczkolwiek te osoby, które chodziły, czy były to osoby niepełnosprawne, czy z zespołem Downa, czy mające jakieś schorzenia, korzystały z tych zajęć, więc ja bym nie wypowiadała się tak jednostronnie negatywnie co do tych projektów miękkich, ponieważ one też mają bardzo duży wydźwięk społeczny i naprawdę są osoby, które są z nich zadowolone. Można się przejść po tych zajęciach, znaczy teraz już nie, bo nie trwają, a do końca listopada te zajęcia były realizowane. Do tej pory, jak zaczęła się grupa taka biegowa, zawiązała z aktywnego Lublina, to osoby do tej pory biegają i spotykają się i towarzysko i też na biegach, więc jakby nie można tego negować i rzucić to do boka, że to jest jednostronnie złe. Także myślę, że tutaj trzeba przemyśleć. Ten projekt będzie też realizowany, jeszcze nie wiemy przez kogo w tym roku, więc warto może przejść się na takie zajęcia i porozmawiać z osobami uczestniczącymi, jakie to wydźwięk miało dla nich. Nie oceniamy tego jednostronnie, a że tutaj faktycznie studenci jakby głównie, państwo mają dostęp do mieszkańców poszczególnych dzielnic. My jako stowarzyszenie nie mamy dostępu do poszczególnych mieszkańców dzielnic, możemy rozmawiać tylko z tymi, którzy mieszkają w naszych blokach. Tak? Natomiast trudno mi zrozumieć, dlaczego chcą nam państwo zabronić kontaktu ze studentami, czyli z grupą akademicką, dla której jesteśmy stworzeni i dla której dobra pracujemy. Oni też są grupą społeczną i uważam, że byłoby bardzo krzywdzące, jeżeli zmienilibyśmy termin na wrześniowy, tylko po prostu ze złośliwości, żeby wyciąć studentów. Ale dla mieszkańców codziennie. Ale to jest 3/4 roku, ci studenci tutaj mieszkają. Wyjeżdżają tylko na wakacje, a niekoniecznie też wyjeżdżają, bo często pracują. Ale za moment to będzie, no, już będzie skrzywienie wielkie. Dlaczego? Dlatego, że normalnie obywatel, który jest zameldowany na stałe, pracuje, utrzymuje. Ja pracuję 10 lat, nie mogę, a nie miałam meldowania. Nie może mieć takiego wpływu, jak mają studenci. Ale, szanowny panie, nie. Nie, pani jak pani Jadwigo, dajmy zabrać głos osobom, które nie mówimy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że są takie kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, że dwa tygodnie mogą państwo się kłócić między sobą, nie? I każdy zostanie na swoich pozycjach. Spotykamy się po to, żeby się jak najbardziej przekonywać, ale no, miejmy też ten umiar w dyskusji między sobą. Panie Piotrze, pan dobrze wie, że bardzo łatwo, ja bardzo przepraszam, bardzo łatwo jest zorganizować młodych ludzi, a nie być dziennikami dawali informacji i rozmawiali. Wszyscy wiedzą, ale to nie ale możemy oddać głos panu, który jeszcze nie zabierał głosu. Nazywam się Marcin Brodas, jestem mieszkańcem Lublina. Dokładnie dzielnicy Sławni. Ja tak sobie pozwoliłem pierwszą rzecz, to na pana ręce, żeby pan przekazał, przeprosił panu radę o zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego. Z tych 15 milionów na 20, bo to jest tak jakby podstawowa rzecz, którą tutaj pan siedzący obok nie powiedział. Więc to jest pierwszy temat. Druga sprawa, którą ja chciałbym poruszyć, jako mieszkaniec, który głosował w tym roku i w poprzednich edycjach też, mi się, powiedzmy, ten system głosowania nie podobał. To, co było w internecie, oczywiście tak, ale ta nagonka pewnego typu, łapanie ludzi, to tak nie powinno wyglądać. Jeżeli mamy mieć jakąś transparentność, to w mojej ocenie jeden lokal wyborczy na dzielnicy, to powinno być skolerowane ze spisem wyborców tak naprawdę. Bo to jest jedyna rzecz, którą pan może realnie zweryfikować. Takie jest moje zdanie i ja w tej kwestii...